Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do gry Football Team, a dzisiaj o euro, a dokładnie o sposobach na ich zdobycie. Zapraszam do oglądania. Euro, które oczywiście wykorzystujemy do treningów albo na przykład do ulepszania przedmiotów, możemy zdobyć poprzez pracę. Wchodzimy w miasto, praca, no i oczywiście wybierając jakąś poszczególną pracę i tracąc część energii oraz tak jakby czas, dostaniemy pieniądze. Mamy takich 9 opcji do wyboru, no to weźmy na przykład występ w turnieju gwiazd, tracimy 72 energii, dostaniemy z tego 1 620 000 i zajmie nam to 6 godzin. No i wybraliśmy to i po 6 godzinach dostaniemy 1 620 000 euro. Kolejną opcją na zdobycie euro to są zakłady, wchodzimy tutaj w zakładkę typer, no i możemy obstawiać mecze, a jeżeli trafimy, no to oczywiście wygramy euro. Kolejny sposób na zdobycie euro, tym razem jest to sposób dla takich najlepszych, to po prostu samo uczestniczenie w Superlidze. Jeżeli wejdziemy w zakładkę nagrody, no to widzimy, że każdy zawodnik za każdy mecz dostaje 500 tysięcy euro. Ponadto, jeżeli drużyna pod koniec sezonu zajmie pierwsze miejsce w tabeli, każdy zawodnik dostanie 150 milionów euro, jeżeli drugie miejsce 50 milionów euro, jeżeli trzecie miejsce w tabeli, każdy zawodnik z tej drużyny dostanie 15 milionów euro. Kolejny sposób na zdobycie euro to po prostu pensja klubowa, którą znajdziemy w klubie w zakładce kontrakty. Wypłacana jest automatycznie codziennie po północy. Kolejna opcja na zdobycie euro dla każdego to jest sponsor. Co jakiś czas pojawiają się propozycje na ekranie właśnie od sponsora. Można te propozycje podpisywać albo czekać po prostu na lepsze oferty. Wysokość oferty sponsora zależy od postępów w rozwoju konta. Jednym ze sposobów na zdobycie euro to pojedynki na triki. Wchodzimy miasto, pojedynki na triki i jedną z nagród, którą możemy wygrać po wygraniu pojedynku na triki, to jest właśnie euro. Kolejna opcja na zdobycie euro, wchodzimy w postać, w szatnia, sprzedaj. Jeżeli mamy jakieś przedmioty niepotrzebne, możemy je po prostu sprzedać. Zaznaczamy tutaj, które chcemy sprzedać i tutaj po prawej stronie klikamy sprzedaj i możemy zarobić dzięki temu euro. Opcja na zdobycie darmowego euro dla wszystkich, którzy mają powyżej 40 overall, to wchodzimy tutaj w sklep, pakiety startowe i raz w miesiącu możemy odebrać pakiet startowy, w którym oprócz energii i darmowych kluczy jest właśnie euro. Możemy go tylko raz w miesiącu odebrać, dlatego teraz jak kliknę, no to już mam komunikat, w tym miesiącu odebrałeś już darmowy starter. Kolejny sposób na zdobycie euro, wchodzimy w miasto, w rynek i wchodzimy w aukcję. I tutaj od czasu do czasu, właśnie teraz fajnie, że się pojawiło, bo mogę wam właśnie przedstawić ten przykład, pojawia się na aukcji paczka euro z różnymi kwotami. Tutaj mamy datę aukcji, przychodzimy i licytujemy właśnie paczkę euro. Ostatni sposób na zdobycie euro, wchodzimy w zakładkę promuj i tutaj mamy własny link. Jeżeli zaprosimy znajomych, po prostu innych ludzi do gry i oni zarejestrują się z tego linku, a później dokonają zakupów w sklepie, to za te ich zakupy możemy odebrać nagrody i wśród nich jest właśnie euro. Jeżeli 10 graczy zarejestrowanych z waszego linku coś kupiło, to dostaniecie 10 milionów euro. Jeżeli 25 graczy, którzy zarejestrowali się z waszego linku, coś kupi w sklepie, 25 milionów euro, 50 znajomych, 50 milionów euro, 100 znajomych, 100 milionów euro, 200 znajomych, 200 milionów euro, 500 znajomych, 500 milionów euro i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oprócz euro są, jak sami widzicie, jeszcze inne ciekawe nagrody, ale oczywiście skupiamy się na euro w tym przypadku, dlatego warto tutaj zapraszać innych graczy do gry i korzystać na tym, co oni zrobią w grze. No i to tyle. Dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał Football Team. Jeżeli się podobało, zachęcam do ocenienia filmu. Widzimy się już wkrótce w kolejnym poradniku. No i widzimy się w grze. Do zobaczenia.